Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na kolejną odsłonę z matematyką mega zadaniami Minecraft dla dziewięciolatków. Tym razem spotykamy się znowu na równinach. Równiny były dla siedmiolatków, później byliśmy w tajdze i teraz znowu wracamy na równiny. Tym razem poznajemy wartości liczb i pozycji. Przygotowania. Dęby górują ponad morzem traw porastających, ciągnący się jak okiem sięgnąć biom równin. Tu i ówdzie kurczaki dziobią ziemię w poszukiwaniu ziaren, pasą się krowy i owce, a świnie węszą za smakowitymi kąskami. Czasem można dostrzec pszczołę przylatującą z kwiatka na kwiatek, zbierającą pyłek i niosącą go do ula, w którym powstaje miód. No jak widzicie, ta akcja jest właśnie bardzo podobna do tej z tomu dla siedmiolatków. Mamy podobne opisy, no bo to jest ten sam, to samo otoczenie i trzeba je dalej eksplorować i dalej przystosowywać do grania i przetrwania w grze. Tętniące życiem rzeki. Na równinach nie ma zbyt wielu wzgórz. To raczej płaski biom, pofalowany w okolicy meandrujących, pełnych łososi strumieni. Gdzieniegdzie natknie się na wrogie moby. W rzekach czają się utopce, zombie, których środowiskiem naturalnym jest woda. Podobnie, ale już z kolejnymi wyzwaniami. Już wiemy, że tutaj rzeki to nie tylko te przyjazne, to przyjazne otoczenie z pożywieniem, ale też z różnorodnymi niebezpieczeństwami. Obozowisko. Na równinach wielu poszukiwaczy przygód buduje bazy. Dzięki temu jest tu dużo drewna i żywności. Obszar ten jest idealny dla osób szukających miejsca na osiedlenie się, takich jak dwoje naszych śmiałków. Oskar zgromadził i wytworzył tak wiele rzeczy, że w jego skrzyniach panuje nieopisany bałagan. Pora zrobić porządek. Chłopiec macha na pożegnanie Mai, wychodząc z domu i kierując się w stronę magazynku. No i tutaj mamy przynajmniej jeden rozdział poświęcony porządkowaniu. Później mamy poznawanie terenu, poszukiwanie różnorodnych wyzwań, obliczanie, w jaki sposób z różnymi przeszkodami się uporać. No i mamy tu całe mnóstwo zadań wprowadzających nas w ułamki, w liczby dziesiętne, obliczanie, jaka to część określonej całości. Polecam i do zobaczenia.